ryje, ryje, raz. Tak to już dzisiaj jest, kochani, że każdy lubi sobie ponarzekać. No nie każdy lubi tego słuchać. A tu ja mam dzisiaj tyle uszu do słuchania. To co ja ryje raz, to sobie ponarzekam, a co? No popatrzcie, jak ten świat jest źle urządzony. No taki podział na sprawy damskie i męskie, a z tego podziału no same tylko kłopoty. A wiecie, dlaczego na świecie jest więcej kobiet niż mężczyzn? No bo natura wie, co dobre. Jedryje raz, jak ja zazdroszczę dzisiaj tym młodym laskom. One wszystko mają na wyciągnięcie ręki. W każdym kiosku czy księgarni znajdą książki, czasopisma, w których jest tysiące porad obsługi osobnika płci męskiej. O, na przykład, tajna broń super laski. Albo złam tabu tej nocy. O, a tu mamy 6 sposobów na twojego faceta. A człowiek wzrastał w ciemnocie i niewiedzy. A jak domagał się oświecenia, to obrywał po plecach od matki zmywakiem albo umoczonym kuksańcem i dowiedział się tyle, że panienka z dobrego domu nie zadaje takich pytań, tylko trzyma kulana razem, bo zjeścił barączki w małże. No. A wiecie, a swoją drogą to ciekawe, czy dzisiaj jeszcze są panienki z dobrych domów? Wiecie, panienki są, tylko one przeniosły się do tak zwanych domów prowadzonych pro publico bono. One mają całą wiedzę damsko-męską w jednym paluszku. No wiecie, w moim wieku też już macie trochę doświadczenia i wiedzy. Co prawda zdobywane długo i mozolnie, no ale nie bez przyjemności. Dziś już wiem, że żeby faceta w łóżku doprowadzić do szału, wystarczy schować mu pilota od telewizji. A co jedno? O, złociutka, masz gazetkę? Przeczytaj mój horoskop, panna. Horoskop? Panna, 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 panna. A, nie wszystko złoto, co się świeci. Nie. Możesz zostać oszukana, uważaj na tak zwane okazje. Jako że panna pozostaje zawsze stuprocentową dziewicą, możesz śmiało zapomnieć o dokształcaniu się i podnoszeniu kwalifikacji. O Boże! To może mnie z tymi skodenkami oszukali! Przecież one się świecą i były po okazyjnej cenie! Adelo! Oj, jedryje raz, a cóż to jeszcze za zmartwiona mina? No bo czy mnie czegoś brakuje? Przecież mam i tu, i tu, i tu, i nawet tu. I co? Nie ma powodzenia? Nie, nie. Powodzenie mam. Nie mam wzięcia. O, nie widzę, widzę. Może mądrość naszych babek co na to zaradzi. Ja widzę, dziecko, że ty cierpisz na syndrom pustego gniazda. Gniazda? Gniazda, gniazda, bo chłopy są jak ptaki. Przylatują, odlatują. Więc co mi radzisz? Kochaniutka, ty najpierw wokół siebie zgromadź statko ptaszków zagłodników i oceń, kto jest kto. O, Adelo, czuję, że ty mi z tym twoim doświadczeniem życiowym pomożesz. Jak kiedyś zapytałam, docent żur wyczesano, to odpowiedziała mi takim językiem, że nic nie zrozumiałam. Czy mogę notować? Notuj, notuj, kochanieńka. Notuj, notuj. Klasyfikację ty przeprowadź zaraz na samym wstępie. Bo żadnego chłopa nie zmienisz, ani nie wychowasz. A przecież nikt nie odpowiada za jego wady ukryte. Nikt nie przyjmie reklamacji i nie wymieni na nieuszkodzony egzemplarz. A skąd mam wiedzieć, jak postępować z wybranym ptakiem? Ptaszka trzeba łapać wtedy, kiedy jest gotów do gniazdowania. Ale ty nie uganiaj się za nim i nie gnacz bez przerwy. Ty wywab swojego ptaszka z krzaczku, spraw, by nastroszył piórka i zaśpiewał jak kanarek. A co mam robić, jak będzie chciał
Odfrunąć! Kiedy twoja ptaszyna odwraca się do ciebie ogonkiem, każda mądra łowczyni pogładzi swojego ptaszka, żeby go uspokoić. No bywa, że facet jest chorobliwie niezdolny do gniazdowania. Albo cierpi na syndrom kurcząt przebiegających na drugą stronę drogi do sąsiadki w poszukiwaniu lepszej karmy. Więc jeśli nawet głaskanie ptaszka nie pomoże, i lepiej pozwól mu odfrunąć. Odfrunąć? Odfrunąć? A co potem? Przecież ja potrzebuję wzięcia! Och, kochanieńka, jedryje raz ja mam tu dla ciebie cały spis ptaszków. Na pewno uda ci się któregoś złapać i oswoić, a jak poznasz jego zwyczaje gotowe, będzie jadł ci z ręki. No genialne, Adelo! Zadziorny głup, tak? Zbyt głośno zamawia wina, których nazw nie potrafi wymówić. Narcystyczny paw. Wspaniały i namiętny, dopóki nie zapytasz o przyszłość waszego związku. Gruchający gołąb. Lubi romantyczne kolacje po oswojeniu, lojalny i troskliwy. Wróbel na stroszone piórka. Lubi odręcznie pisane wiersze i listy miłosne. Zarozumiały kogut. Jeśli mówi o zagrywaniu do 9 dołków, bynajmniej nie ma na myśli golfa. Nerwowy i płochliwy albatros. Kiedykolwiek, gdziekolwiek i w pośpiechu. Zamknięty w sobie struś. Dopiero po ślubie głupia. Lekko zoduj. Po wydojeniu całego alkoholu nie ma już na nic ochoty. Kochana, tylko uważaj na drozdy. Drozdy śpiewaki. Piękna ptaszyna, żywotna, stre upierzenie. Cudnie śpiewa, a jak przeleci! Bo w Polsce jest taki gatunek przelotny, oczywiście. Dziękuję. Ja też dziękuję. Mój jedryje raz, to nasza babska naiwność. Facet pół życia przysypia, a drugą połowę namawia kobitki, żeby się z nim przespała. A miłość u faceta trwa 2, góra 3 lata. Potem jest jak jogurt po dacie ważności do spożycia. Zjeść możesz i nawet będzie ci smakowało, ale nie ma gwarancji, że ci nie zaszkodzi. A tak w ogóle to wszystko jest banalnie proste. Każda kobieta chce, żeby jeden facet spełnił wszystkie jej życzenia. A każdy facet chce, żeby wszystkie żeńszczyny spełniały jego jedno życzenie. No i jedryje raz.